Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 82. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj dwa tematy, nieco w oparciu o to, co się stało w ostatniej nocy w dwóch spotkaniach, natomiast konkretnie do tych meczów nie będę się odwoływał, tylko będę chciał opowiedzieć o tym, dlaczego sukcesy odnoszą Oklahoma City Thunder, a porażki są udziałem New Orleans Pelicans, więc to są te dwie drużyny, o których w dzisiejszym odcinku. No i może od razu właśnie przejdźmy do tego, dlaczego Oklahoma City Thunder tak dobrze grają. Mają bilans 24-13 i sobie radzą bardzo dobrze, pomimo dosyć przeciętnego w porównaniu do poprzednich sezonów Russella Westbrooka, gdyż Westbrook oczywiście wciąż flirtuje z triple-double regularnie. Jego średnia w tym sezonie to jest trzeci sezon z rzędu na poziomie triple-double, natomiast Westbrook jest bardzo nieefektywny z tego względu, że no, rzuca coraz gorzej, już tylko 42% z gry, dlatego 24% trójek. Trafia też bardzo słabo w linii wolnych, bo to jest tylko 62%, gdzie najgorzej w karierze dotychczas było 73%. Więc ewidentnie Russell pod tym kątem poszedł w złą stronę. Notuje też najgorsze w karierze liczbę fauli w przeliczeniu na 36 minut, bo to prawie 4 przewinienia. Jak zwykle dużo strat, bo blisko 5, więc ten sezon Westbrooka pokazuje, że coś jest nie tak. Wydaje mi się, że Westbrook wciąż jeszcze się przystosowuje do tego, jak grać z Paulem George'em. Natomiast Thunder znaleźli sposób, przynajmniej na razie, na to, jak obejść ten problem. I jest to przede wszystkim defensywa. Defensywa, która jest najlepsza w lidze, na poziomie 101,4 punktu traconego na 100 posiadań. W poprzednim sezonie było to 106,3 i szczerze powiedziawszy, to jest ten klucz, tak. To jest największa poprawa. Jeśli chodzi o atak, poprawa jest... Oni nie mają poprawy. Jeśli chodzi o atak, się pogorszyli w porównaniu do poprzednich rozgrywek, bo rzucają o ponad 2 punkty mniej, co jest ewenementem w lidze, gdyż większość drużyn poprawiła swoje osiągnięcia w ataku w porównaniu do poprzednich rozgrywek, a Thunder akurat w drugą stronę. I tutaj tak naprawdę trzeba szukać mimo wszystko sukcesu Billy'ego Donovana, bo ten trener nie raz, nie dwa był krytykowany, a tymczasem zachęcił swoich graczy do tego, żeby znaleźć sposób. Tak? No, przegrywanie kolejny raz w pierwszej rundzie playoff nie jest czymś, co Thunder chcą i trzeba znaleźć po prostu sposób na to. Utah Jazz pokazali im w poprzednich rozgrywkach, w poprzednich playoffach, że właśnie defensywą są w stanie wygrać konkretną rywalizację i wydaje się, że Thunder wyciągnęli z tej lekcji wnioski i zdecydowanie się poprawili. Jeśli patrząc właśnie na statystyki z poprzedniego sezonu i jeśli chodzi o playoffy konkretnie, oczywiście wiadomo, że Carmelo Anthony był pewnym największym problemem tej drużyny i oczywiście to on sprawiał, że Thunder mieli bardzo minusowe ustawienia. Natomiast nawet z Paulem George'em czy z Russellem Westbrookiem przeciwko Utah Jazz to było wszystko na minusie, więc to nie był tylko i wyłącznie problem samego Antonego, natomiast też przede wszystkim tych dwóch graczy. I tutaj zdecydowanie się poprawiło, jeśli chodzi zarówno o George'a, jak i o Westbrooka. Natomiast kluczem do otwierania ataku, mimo wszystko, no, tego wciąż nie najlepszego ataku, ale kluczem do otwierania go jest Steven Adams. Bo to z nim na boisku Thunders grają najlepszą koszykówkę, jeśli chodzi o ofensywę. Jeśli zrobić porównanie, jak grają z Adamsem, a bez niego, to różnica na 100 posiadań to jest ponad 14 zdobywanych punktów w ofensywie, więc to jest kolosalna różnica, więc Adams jest tutaj zdecydowanie potrzebny i może nawet statystyki zdobywanych punktów tego nie pokażą wam, jeżeli na tym się skupiacie. Natomiast to Adams właśnie swoimi zasłonami, swoją obytnością pod koszem otwiera gry dla drużyny. Podobnie dzieje się z George'em, który gra najlepszy sezon w karierze, który wreszcie wrócił na ten swój poziom. George zresztą dzisiaj kolejny raz zagrał bardzo dobre spotkanie, mimo że trafiał słabo za 3 punkty.
to przejechał się po Lakers. Kibice Lakers zresztą dali upust swoim negatywnym emocjom w stosunku do tego gracza, krzycząc, że we don't need him. Natomiast George, niezależnie od tego, rzucił 30 kilka punktów i poprowadził Thunder do kolejnej wygranej. No i teraz jest pytanie, bo Thunder grają wciąż bez swojego najlepszego obrońcy, przynajmniej nominalnie, tak? Czyli Andre Robertsona, który wciąż leczy kontuzję. W poprzednim sezonie Robertson był zdecydowanie najlepszym defensorem, to z nim Thunder stracili najmniej punktów. Oczywiście problem jest taki, że Robertson jest dziurą w ataku, tak? Thunder rzucają najgorzej w całej lidze za 3 punkty, potrafią tylko ledwo ponad 32%. Oddają przy tym 33, co jest 20 wynikiem NBA. No i dla porównania, no, tacy San Antonio Spurs oddają ich najmniej w lidze, ale za to z najwyższą skutecznością. Więc tu widać, że z atakiem wciąż jest problem w Oklahoma City. Natomiast powrót Robertsona wydaje się być na dzisiaj specjalnie nie tak bardzo konieczny. I z tego względu prostego, że on ofensywy nie poprawi tej drużynie. Obrony za bardzo poprawiać się nie ma co. Oczywiście można jeszcze śrubować, tak, żeby ta obrona była jeszcze lepsza. Natomiast wydaje się, że kluczem jest trochę większe otwarcie ataku jakimś zawodnikiem, który nie popsuje defensywy przy tym. Takim przykładem dla mnie idealnym jest Courtney Lee, zawodnik New York Knicks, którego może udałoby się jakoś wyciągnąć i dorzucić do tej drużyny, bo Lee poprawiłby zdecydowanie umiejętność trafienia trójek, jeśli chodzi o Thunder, a jednocześnie nie pogorszyłby obrony, bo jest naprawdę niezłym defensorem. Więc może w tym kierunku Thunder powinni pójść. Więc ja uważam, że Andre Robertson jest wcale nie jest kluczowy do zdobywania przez Thunder kolejnych zwycięstw i do walki o wygranie chociaż jednej rundy w playoffach. Bo i tak kończąc trochę, kluczem, tak jak na samym początku powiedziałem, jest obrona, tak? I to nie chodzi tylko o to, żeby dobrze dochodzić z ręką do rzutów, bo to nie na tym stanowi, nie na tym tylko i wyłącznie obrona polega. Thunder znaleźli dla siebie swoją niszę. Tą niszą są ich długie ręce, tą niszą jest przeszkadzanie po prostu rywalowi w grze. To nie chodzi tylko i wyłącznie o blokowanie rzutów, o utrudnienie samych rzutów, ale o utrudnienie ustawienia ataku. Tak bym to nazwał, bo Thunder są drużyną, która jest liderem w kilku statystykach, tak zwanych hustle stats, czyli tych dotyczących zaangażowania drużyny. Są najlepsi w NBA, jeśli chodzi o zbiórki w ataku, mają ich najwięcej. Mają największą liczbę przechwytów, jeśli chodzi o te hustle stats, mają największą liczbę deflections, czyli tych odbić piłek w obronie. Są też na drugim miejscu, jeśli chodzi o przejmowanie piłek zgubionych, tak? Czyli jest taka statystyka pokazująca, że jak piłka jest niczyja, to najwięcej piłek takich zbierają Atlanta Hawks, a na drugim miejscu są właśnie Oklahoma City Thunder. I to jest właśnie ten ich klucz do wygrywania, ta nisza, która pozwala im pójść do przodu i notować bilans 24-13, jeden z najlepszych w całej lidze. I to wcale nie jest przypadek, także Thunder dobrze wykonują pracę po obronionej stronie i brawo dla Billy'ego Donovana, który ewidentnie pracuje na nowy kontrakt, co jeszcze niedawno po poprzednim sezonie nie było takie pewne. No dobrze, ale po drugiej stronie z kolei mamy drużynę, która zajmuje obecnie 14 miejsce w konferencji zachodniej z bilansem 17-22. Ja przed sezonem mówiłem, że uważam, że Pelicans nie wejdą do playoffów z tego względu, że mają po prostu gorszy skład niż w poprzednim sezonie. Mimo wszystko uważam, że Rajon Rondo jest graczem lepszym wciąż od Elfrida Paytona, choć statystyki tego nie pokażą, takie proste statystyki typu punkty, asysty i tak dalej. Natomiast Rondo ma ogromny wpływ na swoją drużynę, chociażby w szatni, chociażby na ławce rezerwowych, więc to wydaje mi się, że Pelicans popełnili błąd odpuszczając tego zawodnika. No ale to się okaże tak naprawdę w najbliższe lato, czy rzeczywiście tak to będzie. Na razie Pelicans, tak jak powiedziałem, bilans 17-22. Przegrali 7 z ostatnich 9 spotkań i po dzisiejszej porażce z Brooklyn Nets Anthony Davis już trochę nie wytrzymał i w rozmowie z mediami powiedział, że z taką obroną, jaką oni mają, no to nie mają czego szukać. No, żebyście wiedzieli, o co chodzi, to do przerwy Nets rzucili 73 punkty, co jest ich najlepszym wynikiem od 16 lat i trafili 60% rzutów z gry.
I ta defensywa Pelicans jest tutaj tak naprawdę kluczem do tego, żeby zrobić postęp, żeby wrócić do walki o playoffy, chociaż będzie to bardzo trudno, bo do ósmych Lakers tracą już 4,5 spotkania. Więc to zdecydowanie jest problem. No i też widać, że ta transformacja z poprzedniego sezonu w obecny nie przeszła jakoś w miarę gładko. Oczywiście są też problemy zdrowotne, tak? No bo Elfrid Payton opuścił 30 spotkań, od 10 meczów nie gra Nikola Mirotić, swoje mecze też odpuścił jak zwykle Anthony Davis. No i gdzieś to wszystko jest zaburzone, natomiast niezależnie od tego, no widać, że Alvin Gentry nad niektórymi rzeczami pracuje, bo atak potrafił jeszcze bardziej usprawnić, tak? Oni byli w poprzednim sezonie 12 atakiem w lidze z efektywnością na poziomie 108,4, a teraz są na trzecim miejscu w lidze, zdobywając 112 punktów ponad na 100 posiadań, więc ofensywę udało się ją poprawić, trochę przyspieszyli, ze 101,6 na 103 w takim tempie grają. Natomiast nie są już najszybsi. Rok temu byli najszybszą drużyną w całej NBA, w tej chwili są dopiero piątą, jeśli chodzi o tempo gry. Natomiast kluczowa stała się ich obrona, tak? Bo spadli z 14 efektywności na 26 miejsce w NBA, jeśli chodzi o defensywę. No i tutaj chociażby widać tą różnicę z Rajonem Rondo. Z tego względu, że no to był zawodnik, który w defensywie znał wszystkie zagrywki, jak to się mówi, rywala i potrafił po prostu rozszyfrować, wiedział co zrobić, gdzie pójść i tak dalej, i w tym najbardziej pomagał. Oczywiście Elfrid Payton ma jeszcze na to wszystko czas. On jest jeszcze wciąż zawodnikiem relatywnie młodym, który będzie miał czas na to, żeby się rozwinąć, przede wszystkim w tej mentalnej sferze. I tutaj jest jakaś szansa dla nich. Natomiast no, na dzisiaj już widać, że z Paytonem zdecydowanie poprawia się im atak. Gdy on jest na boisku, zdobywają ponad 117 punktów na 100 posiadań, co jest wynikiem kosmicznym. I tu jest ok. Natomiast obrona z nim jest gorsza niż bez niego. Więc to zdecydowanie jest do poprawy. I kolejne rekordy Anthony'ego Davisa nic tu nie zmieniał. Dzisiaj zebrał 26 piłek najwięcej w karierze. Natomiast to nie jest to, czego Pelicans potrzebują. Oni potrzebują po prostu wziąć się do roboty i zacząć lepiej bronić. To będzie ich szansa na to, żeby jeszcze wrócić do walki o playoffy, bo jeśli nie, no to tak jak na początku tej części podcastu powiedziałem, lato 2019 będzie dla nich bardzo trudne. Anthony Davis w 2020 roku zostaje niezastrzeżonym wolnym agentem. Natomiast w to lato będzie mógł dostać to super maksymalne przedłużenie umowy za 239 milionów płatne w 5 lat. I jeśli tego nie zrobi, jeśli nie skorzysta z tej opcji, no to będzie jasny sygnał, że Pelicans muszą znowu się przebudowywać. Nie wykorzystali tych wielu lat z Davisem. Raz tylko weszli do drugiej rundy playoff, raz do pierwszej. I to zdecydowanie za mało. Mając taki talent, mając takiego gracza, nie potrafili przez tyle lat zbudować odpowiedniej drużyny. Może na papierze ta drużyna była nie raz i nie dwa na tyle dobra, żeby daleko dojść, ale no, niestety kontuzje też są częścią koszykówki, tak? I kontuzje też wpływają na to, że drużyna gra lepiej, gorzej, albo po prostu nie gra w odpowiednim ustawieniu osobowym. Tak jak w poprzednim sezonie brakowało DeMarcusa Cousinsa, tak teraz brakowało Paytona, brakuje Miroticza. Więc no niestety, na to czasem jest wpływ, czasem nie ma, ale to też jest element koszykówki. I to może być ten element, który przeważy nad tym, że będziemy w lato mieli kolejną sagę, tak jak w ubiegłym roku czekaliśmy, co zrobi LeBron James, co się stanie z Kawhiem Leonardem, co zrobi Paul George. Może się okazać, że w najbliższe lato będziemy się emocjonować tym, do jakiej drużyny wymieniony zostanie Anthony Davis. I w przypadku braku awansu do playoffów ten scenariusz będzie coraz bardziej możliwy. Ok, rozgadałem się dzisiaj, wyszło ponad 14 minut. Dzięki za to, że wysłuchaliście i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.